Cześć! Witajcie na kanale Papierowa Empers. W dzisiejszym odcinku książka idealna dla fanów serialu The 100. I przedstawiam Wam, uwaga, Zenit! Musiałam wyćwiczyć to, bo wiem, że z tej strony będzie mi się odbijać lampa, więc patrzcie, tutaj się mniej odbija. No dobra, też się lampa odbija. Kurczaki wodniste! Bardzo bym chciała, żeby ta recenzja była inna, wyjątkowa, żeby się wyróżniała na tle reszty. Także dlatego dzisiaj podam Wam 5 powodów, dlaczego warto sięgnąć po tę pozycję. I nie mam pojęcia, dlaczego krzyczę, pewnie z podniecenia, a jest godzina 23. Gotowi? Pasy zapięte? Poznacie dzisiejszą premierę. Tak, ta książka gdyby co ma dzisiaj premierę. Zaczynamy odliczanie. Pierwszy powód to jest język, bardzo bogaty. Autorki za pomocą słów dosłownie przeniosły mnie do tego świata. I już tłumaczę Wam, o co mi dokładnie chodzi. Opisy, opisy i jeszcze raz opisy. Były tak cudowne, że ja czułam, jakbym tam była, jakbym tam stała. Jakbym to wszystko słyszała, widziała i czuła. Nawet węchem potrafią się bawić te autorki, serio. Tak opisywały różne zapachy, najczęściej umarlaków, w sensie zwłok, co jest dość smutne. I wiecie, tak sobie myślę, bo powstała idealna harmonia między opisami a dialogami. No dobra, może tego pierwszego było ciupkę więcej, ale kurde, wyobraźcie sobie, że nie nudziły mnie te opisy, gdzie najczęściej jednak, powiedzmy sobie szczerze, piętą achillesową wśród autorów jest to właśnie, że opisy przynudzają. Tu tego nie było. Naprawdę, to jak te kobiety operują językiem, jak dosłownie mnie jako czytelnika włożyły w ten świat, dla mnie to jest czysty odlot. Ten język z jednej strony jest taki nowoczesny, nowatorski, ale z drugiej strony tak ludzko przyswajalny. W sensie, nawet jeżeli nie lubujecie się w science fiction, to i tak wszystko skumacie. Drugi powód to postacie, które mają naprawdę nietypowe cechy i mi tutaj chodzi zarówno o cechy wyglądu, jak i cechy charakteru. Także teraz krótko opowiem Wam, kogo spotkałam w tej książce, opiszę go trochę z wyglądu i trochę z charakteru. Wracamy do charakterystyki z gimnazjum i z liceum. Androma, Andy, krwawa baronowa, możecie mi wierzyć lub nie, ale jest to jedna postać. I uwielbiam jej wygląd. Otóż ma ona dwie metalowe blaszki po jednej i po drugiej stronie twarzy na policzkach. Szare włosy z fioletowymi pasemkami. Zawsze ma przy sobie dwa ukochane miecze, które podczas walk świecą. I nie chodzi mi tutaj o takie miecze jak w Gwiezdnych Wojnach, a takie wiecie, klasyczne. Wiadomo, to jest plastik. A może i nie? Nie no, to jest plastik, ale coś mniej więcej takiego typu, tylko dłuższe, gdzie obrys świeci. Przechodząc do jej charakteru, to zabiła mnóstwo osób. Jej załoga to szalone piratki, które już za chwilę poznacie, zaś ona jest kapitanem całej tej łajby, w sensie tego statku kosmicznego. Po tym opisie pewnie myślicie, że to totalna heksa, w sensie kobieta pozbawiona podstaw moralności. No i dobra, po części tak jest, przyznaję. Ale tu muszę pochwalić autorki, bo one jakby od razu pokazują również jej ludzką stronę. Wiecie, one nie próbują nam wmówić na siłę, że to jest taki badass i potem dopiero czytając książkę dowiadujemy się, że w sumie ona miała powody, żeby to zrobić i w sumie to ona jest aniołem. Nie. One od samego początku pokazują nam jej bardziej kruchą stronę. No właśnie, Androma posiada dwa oblicza, bo ona kiedyś była zakochana, ona kiedyś miała najlepszą przyjaciółkę i to wszystko jej odebrano. To nie pierwsza historia, gdzie przeszłość danego bohatera uczyniła z niego, no kurczę, w jakimś tam stopniu potwora. Tak właśnie powstała krwawa baronowa, niby pozbawiona uczuć, ale jednak to, jaką ona miłością, przyjaźnią otacza swą załogę, jest niepowtarzalne. A skoro mówimy o załodze, no to uwaga, kolejno odlicz. Przed Wami pilot tego statku, Lyra. Pierwsze, co Wam się rzuci w oczy, to łuski, które ją pokrywają. One się błyszczą, wytwarzają żar, którym ona zabija swoich wrogów.
Na samym początku widzimy Lirę jako wierną przyjaciółkę. Ona dosłownie jest jak cień Andy. Dopiero w połowie książki dowiadujemy się co nieco o niej samej. Odkrywamy jej więzi. I takim tajemniczym sposobem przechodzę do Jilly, czyli 13-letniej artylerzystki, która ma rude włosy i chodzi w dwóch warkoczykach i z wyglądu jest przesłodką dziewczynką. A teraz Wam coś zdradzę. Otóż, gdy pierwszy raz zetknęłam się z tą postacią, to wiecie, kto mi się przypomniał? Kojarzycie tą małolatę z The 100, która zabiła Wellsa? Tak, ta młoda dziewczynka, która wbiła mu nóż w szyję. Ta, no to ta małolata mogłaby czyścić buty osobie, która czyściłaby buty Jilly. Tak, to jest morderczyni kilka poziomów wyżej. Definitywnie jedna z moich ulubionych postaci, z niewyparzonym językiem i kochająca bijatyki, bójki i w ogóle wielkie boom. Gdy pojawiała się w książce, to automatycznie uśmiechałam się nad nią, bo wiecie, to jest taka nietypowa, dziwna mieszanka. Z jednej strony dziewczynka, która nie ma zahamowań, która potrafi zabijać, a z drugiej strony ona miała w sobie taką właśnie naiwność, tą dziecięcą naiwność. Ale powiem Wam, że totalnie podbiła moje serce. Ostatnia z załogi, Breck, która prawdopodobnie jest olbrzymką, więc jej wygląd budzi strach. O niej dowiadujemy się tak naprawdę najmniej, ale to jest ten typ postaci takiej ciepłej, dużej kluseczki. I nie wiem dlaczego bardzo mi się kojarzy z Hagridem z Harry'ego Pottera, no bo wiecie, Hagrid był duży, potężny, budził respekt i strach, a okazywał się takim kochającym, przytulaśnym misiem. Jest też męska postać Dex, który bardzo, ale to bardzo kojarzył mi się z Hanem Solo z Gwiezdnych Wojen. Kosmiczny łowca nagród, który potrafi dla pieniędzy, sławy wydać każdego, nawet ukochaną. Nazywany jest przez Lirę podstępną kanalią, a nawet powiem Wam więcej, ona tam całą wiązankę na niego ma. Zaznaczyłam sobie to, bo rozwala na łopatki. Gil mówi do Liry: a ty nazwałaś Dexa sukinsynem. I Lira odpowiada na to: bo to jego drugie imię. Trzecie to bezmózga łajza, czwarte bezduszny plugawiec, a... I ktoś jej niestety przerywa tę wyliczankę. A szkoda. Chciałabym usłyszeć dalszą część wiązanki i co by jeszcze tam wymyśliła. Szczerze, nie chcę za bardzo odkrywać przed Wami Dexa, bo jak się pewnie teraz domyślacie, jest to dość ważna postać. Ja na początku faceta no średnio lubiłam, wręcz nawet byłam lekko rozczarowana nim, ale potem jak mi się to zmieniło, no słuchajcie, wojownik w tatuażach, który pozwala 13-letniej dziewczynce malować sobie paznokcie, no brzmi jak dobry, książkowy przystojniak i to jeszcze z kosmosu. Jest też wiele innych postaci, chociażby Królowa Nor, która podbiła moje serce. Jest też Weylen, ale wiecie co? Nie chcę za dużo kart przed Wami odkrywać. Trzeci powód, akcja. Słuchajcie, co chwilę coś się dzieje. Ta książka jest naładowana takim specyficznym humorem, przezabawnymi dialogami. Co chwilę też poznajemy perspektywę innego bohatera, jego przeszłość, jego historię. A co więcej, to wszystko łączy się w jedną całość. Wiecie, to jest taka lawina skutków, przyczyn, która prowadzi do jednego, do kulminacji takiej wspólnej, która wybuchnie w pewnym momencie. Także w tej książce skaczemy z planety na planetę, poznajemy różne królestwa, armie, poglądy. Czwarty powód, świat, który poznasz w tej książce, zaskoczy Cię swym bogactwem i dopracowanymi detalami. I teraz przyznam Wam się do czegoś, otóż czytając tę książkę na bieżąco musiałam mieć obok czystą kartkę, na której robiłam taką mapę myśli. W sensie, wiecie, rozpisywałam sobie każdą postać, jej pochodzenie, z jakiej planety jest, co ją łączy z inną postacią, bo naprawdę jest tego ogrom. To też jest taka rada ode mnie, bo rozdziały są dość krótkie, a co rozdział to inny bohater jest jakby na pierwszym planie. Także warto sobie to rozrysowywać. Piąty powód, ta książka to jest zlepek wszystkiego, co kocham. Zaczynając od The 100,
gdzie Androma bardzo przypominała mi Clark, szczególnie te od drugiego sezonu. Przy okazji te planety Królestwa Zenitu przypominały mi właśnie też królestwa, czy też klany z serialu i ich wierzenia na temat utopii i dążenia do tej utopii. To jest po prostu walka z każdej strony o swój ideał planety, królestwa, za pomocą prób i błędów. I to wszystko oblane hektolitrami krwi, także wchodząc do tej historii ubrudzicie się mocno. Oczywiście w tej książce macie kosmos, droidy, miecze, które świecą, także no nie sposób nie pomyśleć o Gwiezdnych Wojnach. No jest tam jakaś taka domieszka, więc jeżeli lubicie, to myślę, że Wam przypadnie do gustu Zenit. Powiem Wam szczerze, że do głowy jeszcze przyszła mi Helena Trojańska, bo tak jak u Homera było odbicie tej kobiety, która przeszła z jednej na drugą stronę, tak w Zenicie od tego zaczął się cały kwas, ale więcej zdradzać nie będę. Także świat tych autorek mnie porwał, jak najbardziej tak. Poza tym znalazłam taką grubą nić porozumienia z Andromą, bo to takie ludzkie mścić się za przeszłość, uciekać od tej przeszłości, a przy okazji chronić swoich przyjaciół za wszelką cenę. A to wszystko dzieje się w kosmosie, totalny odlot. Z ogromną niecierpliwością czekam na drugą część, no jak się domyślacie, kończy się w takim momencie, że szczęka na podłodze. I mam do Was wielką, ogromną prośbę. Podejdźcie do tej pozycji bez żadnych uprzedzeń. Nie patrzcie na to, że napisała ją jedna z największych booktuberek na świecie. Po prostu dajcie się porwać. Wejdźcie na statek Krwawej Baronowej i zobaczcie, co się wydarzy. To jest moja prośba. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, czy już czytaliście, bo wiem, że książka była do zdobycia na targach. Tak jak wspominałam, dzisiaj jest premiera właśnie tej książki. Na dole macie linki, gdzie można ją zakupić. I to by było na tyle. Żegnam Was. Pa!